Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgierd, były wieloletni współpracownik wywiadu, potem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od kilku lat dziennikarz. Dziś, drodzy Państwo, porozmawiamy jak co tydzień o tym, co Wąsik z Kamińskim nie powiedzieli Jarosławowi Kaczyńskiemu, a albo dlatego, że nie wiedzą, albo dlatego, że się boją. Coraz częściej jest tak, że się boją, bo coraz poważniejsze jest pytanie, panie Kaczyński, czy pan doczeka wyborów? No, możliwości są, jak dobrze wiemy, dwie: albo pan doczeka, albo pan nie doczeka. Nie to, żebyśmy tutaj aż tak źle mówili o pańskim stanie zdrowia, no, ale sam pan wie, że nie jest dobrze. Miał pan jeździć od końca stycznia, a dopiero teraz się mówi, że będzie to dopiero na wiosnę, Polska, ten nowy objazd. Natomiast co się dzieje? No, Wąsik, ale to już pan wie, że Wąsik z Kamińskim nie kontrolują służb. Służby częściej prawdę przynoszą nam niż im, czyli wam. A dziś tak dlatego, że jesteście nieprzyszłościowi, co wiecie już po liczbie odejść z policji, ze służb, z wojska. Po prostu uważają, że wy to starcie przegracie, nikt nie chce wam służyć. Po prostu nikt nie chce ryzykować, że, przepraszam za to określenie, że debileby i wasze plecaki będą wydawały im polecenia, bo tu o to chodzi. A dwa, że jacyś kolesie, którzy są w stanie pieprznąć z granatnika w budynku Komendy Głównej Policji, będą wydawać następnie polecenia i na przykład wpadną na równie genialny pomysł wprowadzania jakichś staników wojennych. No bo przecież wszyscy wiemy, jak tutaj siedzimy, państwo wiedzą od nas, a pan Kaczyński to sam, co kazał zarządzać, że wymyśliliście stan wojenny, że macie porozdawane tam jakieś instrukcje tego staniku wojennego. Jak żeśmy o tym po raz pierwszy powiedzieli w lipcu, to nam zrobili, była Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, procedurę o to, że ujawniliśmy tajemnice. No więc te wasze tajemnice są właśnie tyle warte. Tomku, chyba nawet nie są warte tych papierów, na których są spisane. No przede wszystkim my z Tomkiem zgłaszamy pretensje, bo pan się kuruje. Pan musi mieć, tutaj niektórzy sugerują, że pan musiał zmienić miejsce przebywania na sali sejmowej z powodu tego, że tam wyżej to pan ma bliżej do toalety. Nie wiemy, jakie jest w rzeczywistości, natomiast no, plotki są takie, że nie jest z panem dobrze. Były plotki, ale to też pan słyszał, że miał pan udar, to już naprawdę poważni ludzie się zastanawiali. Natomiast musimy się przyznać, nikt nam niczego sensownego nie powiedział, więc nie wiemy, czy pan to sam wymyślił, czy w tych plotkach jest jakaś ziarno prawdy. Bo, szanowni państwo, to teraz uwaga do państwa. Jarosław Kaczyński bawił się jak Stalin, to znaczy wiele razy puszczał ploty. My jesteśmy zdania, że ploty z 2018-19 roku, że Jarosław choruje na raka, były rozpuszczane przez samego Jarosława Kaczyńskiego, który patrzył, kto te ploty potem będzie podchwytywał, kto będzie przymierzał się do określonych stanowisk i następnie tych wszystkich delikwentów przycinał. No, tak to bywało robione już wiele razy. Dziwne, że w ogóle Tomku się ktokolwiek na to dawał złapać. No więc no, my mamy z Tomkiem takie drobne. No, będziemy się, jak to mówią, odgryzać za operacje specjalne. Za operację specjalną prowadzoną przez CBA Kraków, pana Daniela Karpetę, który zaangażował współpracownika poza służby do sprawy Tomka. W ogóle to jest, chcemy, to tak nieładnie. Macie dużo tych pracowników, funkcjonariuszy, a jeszcze obciążacie kosztami jakimiś, angażując jakichś ludzi spoza służby, żeby zajmowali się Tomkiem i mną. To jako podatnicy uważamy, że to jest absolutnie niedopuszczalne.
Nie podoba się mi teraz osobiście, że jakiś prokuratorek Jan Drelewski, pewnie się Ziobro pochwalił, że go tam, że to on go delegował na mnie, zajmuje się mną, no więc jemu się powinno też, powinien się ucieszyć, że teraz ja się zacząłem zajmować nim. Zobaczymy, kto będzie miał większe sukcesy. On na moim polu, czy ja na jego? Żeby tak sobie nie myślał, że to jest taka zabawa tylko w jednym kierunku. Że można się po prostu, wykorzystując władzę, wykorzystując, łamiąc prawo, wyzywając ludzi. To jest właśnie system, który pan stworzył, że jakiś koleś, który siedzi w prokuraturze krajowej, zajmuje się mną tylko i wyłącznie dlatego, żeby się przypodobać panu, żeby się przypodobać Ziobrze. Stworzył pan państwo, w którym tacy drelewscy uważają, że łamiąc prawo zrobią karierę, bo w każdym normalnym państwie prokurator, który wysyła wezwania dla świadka bez podania, w jakim charakterze ta osoba, znaczy świadka, no, na razie wysyła posmy, no, potem się okazało, że to ma być świadek, ale wysyła do kogoś wezwanie, że ma się stawić bez podania w jakim charakterze, do jakiej sprawy, a dopytywany przez adwokatów informuje, że ma to być sprawa Jana Pińskiego. No więc, panie Drelewski, to pan sobie trochę naprawdę naważyłeś sobie poważnie piwa, bo jak panu się wydaje, że takie coś panu ujdzie na sucho, to ja panu mówię, że nie ujdzie. A to wracając do tego, co tu robi właśnie pan prezes Kaczyński. No to stworzył pan takie państwo. No, panu się wydaje, że to jest takie idealne państwo Polaków, w którym jak się wygrywa wybory, to można sobie nasyłać prokuratorów i służby na ludzi, których się nie lubi. No więc, Tomku. Co byś jeszcze, co, ja już powiedziałem, co tam mi na wątrobie leżało do pana prezesa. No, nie mówię o Jarosławowi Kaczyńskiemu, że metoda przez niego zastosowana, to znaczy dalsze to izolowanie się od wszystkich, bo on się de facto izoluje od wszystkich, bo ma tylko tę grupkę, z którą rozmawia i której wydaje te polecenia, chociaż oni sami zgadują w lot, o co chodzi. No, to jest metodą jednak w sumie. Więcej tam jest złego niż dobrego. To znaczy tak, dobre jest to, że widzi, że same niepokazywanie się Jarosława to już jest jakiś plus, bo Jarosław budzi straszne emocje u ludzi. Jak się nie pokazuje, to się świetnie, już jest mniej, są tylko jakieś przecieki informacji. Ale znowu, w związku z tym, co robią dla niego, no tak jak chociażby ta ostatnia nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, no przecież to wszyscy rozumieją, że zrobili to jego pretorianie, żeby jemu zrobić dobrze, ale to jest wizerunkowo dla PiS-u straszne. To jest naprawdę straszne. I jeżeli trzeba po prostu zrozumieć sekwencję wydarzeń. Szanowni Państwo, tutaj już w poprzednich materiałach zrobiły bardzo wielkie wrażenia tutaj to, o czym mówił pan major Szczęsny, pan major pilot Szczęsny, który mówił, że bracia Kaczyńscy potrafili zdemolować wszystkie procedury bezpieczeństwa w imię swoich ambicji. Teraz Jarosław Kaczyński potrafi znowu zdemolować kodeks postępowania cywilnego, gdzie mnóstwo ludzi popłaciło jakieś wielkie pieniądze za obrażanie, potraciło majątki, no bo tak, zadecydował sąd. Ale to nie jest tak, że Jarosława Kaczyńskiego nie stać nawet na te 700 tysięcy, czy nie stać go nawet już na 50 tysięcy, bo tutaj naprawdę zachował się bardzo godnie pan minister Sikorski, bo powiedział, że nie chce pozbawiać Jarosława Kaczyńskiego domu i on uważa, że kwota 50 tysięcy załatwi sprawę, żeby zapłacić na Ukrainę, na ludzi poszkodowanych w wojnie na Ukrainie. Ale Kaczyński, przecież dla niego to było samo pstryknięcie palcem. Te 700 też było pstryknięcie palcem, to nie jest żaden problem. Ale tutaj jest ta ambicja. Nie.
ja zrobię. I to jest taki sam mechanizm, jak i przy Smoleńsku. On po prostu teraz znowu z całym PiS-em jest na kursie i na ścieżce. Wprowadza kolejną ustawę. Pokazuje wszystkim, no ja naprawdę, ja to porównuję i pewnie Państwo usłyszą, ja porównuję do tego, że on się może mianować carem. Naprawdę, on się może mianować carem. Tylko nie wiem, czy to Polacy przyjmą. Także, Szanowni Państwo, zrobił jeszcze jedną, bo zrozumiał teraz, że te jego gry na dezintegrację, to znaczy na dezintegrację opozycji, bo to są jego gry, żeby nie było wspólnej listy, to no teraz wyszły mu bokiem, mówiąc brzydko. Także panie Jarosławie, chciałem panu powiedzieć, że to będzie, jeżeli pan tak dalej będzie grał, to nie będzie wspólnej listy opozycji, ale nie będzie też wspólnej listy ZIEP-u, bo ZIEP też się podzieli. Pan tak gra. Zobaczy pan, będą teraz takie grupki interesów i będzie rozpad PiS-u, bo będą się, na pana mówią brzydko, wkurwiać, że nie mają dobrych miejsc i sobie zrobią swój ZIEP, malutki ZIEPek taki. Będą ZIEPki latały takie małe swoje, które odebrał nie, pan. Tomku, tam jest przede wszystkim no jest kwestia... Dobro pójdzie oddzielnie i to tak będzie. Ziobro pójdzie oddzielnie w dwóch wypadkach. Po pierwsze, jeżeli Jarosław da mu za mało, a po drugie w momencie, w którym dojdzie do wniosku, że PiS się rozsypuje. W tej chwili mamy dla pana złą informację. Naszym zdaniem PiS będzie miał przynajmniej spore szanse, są załamanie poparcia i w tym momencie Ziobro jest przygotowany do tego, o czym pan dobrze wie, żeby skoczyć panu do gardła. Ziobro chce zostać syndykiem masy upadłościowej PiS. Chce być człowiekiem, który wbije nóż w serce PiS-u, tak jak PiS, tak jak pan wbił sobie PiS-em do spółki z Donaldem Tuskiem sztylety pod żebra akcji wyborczej Solidarność. No, mówmy się tak. Donald Tusk wykończył Unię Wolności i oprócz Unii Wolności wykończył też, no częściowo też AWS, natomiast PiS był takim, no PiS do spółki wtedy z Ligą Polskich Rodzin po prostu, no i też po części właśnie Platformą, zaorali akcję wyborczą Solidarność. I teraz przychodzi taka historia. PiS jest skompromitowane aferami w sposób gigantyczny. To, co dziś jest nowe, to jest taki zupełny brak wstydu. To jest właśnie to, że można wziąć granatnik, pieprznąć granatnikiem, czyli tak, przemycić granatnik, nie zapłacić od tego granatnika cła. Urząd celny może określić, że granatnik był prezentem na potrzeby jakiejś tam rodziny, już nie pamiętam jaką to kwalifikację, ale taki był sens, że jako prezent dla rodziny był, nie podlegał odsleniu. Kontrola na granicy była kurtuazyjna. Kurtuazyjna kontrola pozwoliła na wwiezienie granatnika. Tak tutaj tego się nie obroni. Tu wszędzie jest to. I jeszcze to, że panem już może rządzić komendant główny policji. Bo de facto wami rządzi komendant główny policji. Niedługo będzie wami rządził rzeczywiście jakiś komendant wojewódzki. To już pan podzielił Polskę na dzielnice pisowskie takie. W tej chwili to tym rządzą resorty siłowe. I to z resorty siłowe, z których na łeb na szyję odchodzą ludzie. To jeszcze tak, to rządzą ci słabi. No, natomiast powiem, wiesz, Tomku, to jest natomiast to jest tak, że to jest nie tylko robienie prawa pod Jarosława Kaczyńskiego. Wyobraź sobie, tutaj okazuje się, że w grudniu 2022 roku pierwsza prezes Sądu Najwyższego, no oczywiście wybrana w sposób niekonstytucyjny, złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, żeby przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego w zakresie
w którym nie określają maksymalnej kwoty sumy pieniężnej oraz łącznej wysokości sum pieniężnych na wykupienie przeprosin jako niezgodne z konstytucją. Więc Jarosław jedzie na dwa baty w tej sprawie, więc gratulujemy panie Kaczyński. To jest tak, że niby wszyscy wiedzą, jak to wygląda. To trochę tak jak z tymi mailami Dworczyka. Niby wszyscy wiedzą, że to jest wasz prezes, że to jest wasza prezeska Sądu Najwyższego. Niby wszyscy wiedzą, że Julia Przyłębska jest kucharką, która pyta się po prostu, co pan prezes życzy na niedzielnym obiedzie, i potem się pyta, czy co tam ma być w tygodniu ma być zrobione, albo ma nie być robione w Trybunale. Ale chodzi o to, że jak wy to pokazujecie, to jednak mimo wszystko nawet do to po niektórych niedowiarków trafia, kim wy tak naprawdę jesteście, że stworzyliście po prostu unifikację władzy. Jednym z powodów, dla których Polska jako państwo należała do zachodniej cywilizacji, jest właśnie podział władz. Tu jest tego, to takie wielkie niezrozumienie. Oczywiście Kaczyński to rozumie, tylko że on tego nie chce. On po prostu uważa, że jego dyktatura jest po prostu wartością samą w sobie. Natomiast prawda jest taka, że państwa dobrze działają tylko wtedy, kiedy operuje się nimi na zasadzie konsensusu wielu środowisk, dlatego że ludzie nie mają monopolu na wiedzę, władzę, znaczy władzę, no w tym sensie właśnie, narracji. Że to... Po prostu monopolu narracji nie mają. Tak, i to chodzi o to, żeby wypracowywać, docierać się, uzgadniać i pewne rzeczy. Polska w latach 90. miała konsensus odnośnie dwóch kierunków, Unia Europejska i NATO. No i potem w bardzo przykry sposób to się stało, że po zrealizowaniu tych celów nie wyznaczyliśmy jako... Polskie elity po prostu wzięły sobie tak naprawdę wolne i uznały, że wszystko, co trzeba było, zostało zrobione. Nikt był nie... jeszcze jeden, Jan, Kościół. Był względny konsensus, jeżeli chodzi o religię, o Kościół. I właśnie i tak i nie, dlatego natomiast Jarosław Kaczyński spróbował sięgnąć, natomiast no zobacz, powiem w ten sposób, w przyszłych, to pan się od nas dowiaduje, ale pewnie panu tego nie powiedzą, że... Będzie pan zapamiętany jako człowiek, który w Polsce zapoczątkował wielką falę laicyzacji. Falę, która i tak pewnie by nadeszła. Natomiast Kaczyńskiemu się udało tą laicyzację w sposób no jednak wielki przyspieszyć. To znaczy, to jest tak, że dziś młodzi ludzie mający dostęp do internetu, mający dostęp swobodny do wiedzy, w sposób, nazwijmy to, bardzo delikatnie powściągliwy, no ten poziom kleru w Polsce jest po prostu straszny. To, co oni sprzedają, no to, co oni, krótko mówiąc, mają do powiedzenia ludziom, młodym, to się nie broni. Ten ich produkt po prostu nie ma nabywcy. To zresztą przewidywał sam Benedykt XVI, mówił, że Kościół po prostu jako taka instytucja wróci do bardzo skromnych rozmiarów, takich kadrowych, i że to jest coś nie do uniknięcia. Natomiast Kaczyński po prostu przyspieszył ten proces erozji, pokazując miałkość autorytetów kościelnych w sytuacji, no przecież ta sprawa z Jackiem Kurskim, facetem, który ma trójkę dzieci i żonę, pierwszą żonę, którego to ślub pobłogosławił Jan Paweł II, święty Kościoła katolickiego, zwany Wielkim. I nagle się okazuje, że Kurski dostaje to unieważnienie małżeństwa i chwilę później zawiera nowy związek z rozwódką, z dwójką dzieci i zawiera ten ślub znowu w kościele i zrobi to jeszcze publicznie. To jest tak wielkie zgorszenie. No ja, tak jak mówię, no nie jest żadną tajemnicą, że jestem ateistą, natomiast mówię, że potrafię sobie wyobrazić po prostu, bo mnie to przede wszystkim mierzi, cały ten anturaż. Nie wiem, kto, powiem szczerze, że gdybym chciał
gdybym dostał zadanie, jak ośmieszyć wiarę, jak ośmieszyć chrześcijaństwo, Kościół katolicki w Polsce, to Jacek Kurski z tą całą swoją imprezą, Rewelacji. tak, to po prostu powiem szczerze, że po prostu zrobił coś pokazującego, że ten cały Kościół, jeżeli chodzi o instytucje w Polsce, jest po prostu chory. Jeżeli można coś takiego zrobić, nie brać pod uwagę, no przede wszystkim to jest obraza moralności, obraza tego wszystkiego, że Kościół czasami mówił jeszcze przecież do niedawna ludziom, że nie może je ochrzcić im dzieci, bo są pochodzą z niesakramentalnych związków, że nie mogą jakichś tam par, które się rozwiodły, nie wiem, 30-40 lat temu nawiązały nowe związki, że nie mogą przyjmować komunii, dlatego że są. Właśnie tysiące ludzi nie było im ciężko, bo nie mogli przyjmować komunii. Tak, a dla Jacka Kurskiego, który ma dojścia i ma władzę, no to jest wszystko. Natomiast wróćmy do Jarosława Kaczyńskiego. Więc, panie Jarosławie, mamy dla pana złą informację. Pańscy ludzie, teraz już abstrahując od tego, co nam nabroili, pańscy ludzie, nawet ci delegowani na naszym kierunku, wolą się w sporej części dogadywać z nami niż z wami. To oznacza, że macie po prostu gigantyczny problem. To znaczy, mało kto już wierzy w to, że wy przetrwacie. Że jeden z moich rozmówców mówi, że nawet Wąsik już nie wierzy w to, że wygracie, tylko okłamuje pana po to, żeby mieć święty anielski spokój. To było konkretnie o Wąsiku, że nawet Wąsik już nie wierzy w to, że macie jakiekolwiek szanse. Trudno powiedzieć, w co wierzy Kamiński, dlatego że Kamiński to zależne po prostu pytanie jest pewnie od fazy dnia i od stopnia, w którym kontaktuje. Jednego najważniejszego nie mówią mu. Pewnie zorientował się między innymi z naszego materiału. On nie rozumie, jak bardzo w tej chwili już straciliśmy wiarygodność u naszych sojuszników. Nie jesteśmy informowani. Przez niego między innymi, przez pana. On dopiero sobie chyba już zaczyna zdawać sprawę, że rzeczywiście jest tak, jak mówiliśmy. Daliśmy trochę mięsa, pamiętasz, dałeś trochę tych rzeczy, o które on sprawdzał i wie, że tak jest, jak mówiliśmy. Ale on wiedział przede wszystkim, mówmy On się, że uważał, że jesteśmy niezbędni dla sojuszników i że i tak będą się z nami dzielić informacjami wywiadowczymi, będą z nami współpracować, a oni potrafią położyć ten ciężar współpracy na inne państwa. My tutaj, dopóki będzie ta ekipa, nie będziemy postrzegani jako państwo, które jest szczelne po prostu, które jest poważne. I Kaczyński zaczyna chyba to rozumieć. Zaczyna to rozumieć, ale nie da rady nic, nie da rady nic, nic, nic z tym zrobić. Naprawdę, nie da rady nic z tym zrobić. On będzie liczył na jakieś zaognienie sytuacji międzynarodowej. A czy to zaognienie będzie mogło powodować tutaj u nas staniki wojenne i czy ten stanik wojenny da radę wprowadzić tą kadrą? On to zaczyna rozumieć. Po pierwsze, musi mieć siły i środki, żeby to wprowadzić. A on możliwe, że tak powiem, nie rozumie, że tego nie ma. On po prostu tego nie ma. Jaruzelski, przygotowując tak długo tą operację, miał. On ma tylko tych doradców z tamtego czasu, ale ma zupełnie innych ludzi. Doradcy mówią dobrze, organizacyjnie tłumaczą. Natomiast to po prostu nie zagra. I tak to wygląda. I rozumie to Wąsik, rozumie to Kamiński. Przecież pamiętasz i pamiętacie, szanowni państwo, de facto było tak, że Szymczyk chciał odchodzić na emeryturę, chciał mu uciekać. tak, ale przede Ten wszystkim nie, nie to, Tomku, na emeryturę i do spółki Skarbu Państwa po kontrakcik. To musicie Państwo zrozumieć, że to jest tak, że część tych kolesi, na przykład w CBA się pojawiły takie super luksusowe, na przykład jeden koleś, nasz ulubiony, chodził i opowiadał, że jest na misji, że jest tego, żeby sobie pójść do spółki Skarbu Państwa i brać kasę.
po prostu łączyć to z pracą dla CBA, czyli mieć podwójne rzeczy. W CBA nie ma takiej możliwości. W ogóle to jest trochę z tymi NK-ami w Polsce, to jest tak, że ma się jedną pensję. Jeżeli gdzieś się jest delegowanym, to tą drugą trzeba oddać. No i oni zaczęli tutaj odwalać jakieś numery, z tym, żeby tych wynagrodzeń nie oddawać. Natomiast my już się zatroszczyliśmy, drodzy państwo, o opinie prawne i no to będzie z tym problem, z tym, żeby pozatrzymywali te pieniądze, dlatego że można brać je tylko z jednego źródła. Wracając do pańskich problemów, czego panu jeszcze nie mówią? No, nie mówią panu tak naprawdę o skali odejść. I to jest najważniejsze. I te wszystkim, kto odchodzi? Odchodzą ludzie najbardziej doświadczeni, którzy mają wiedzę. Wam zostanie po prostu takie stado plecaków ze stadem takich przeciętnych inaczej, których zatrudniliście. Na przykład w policji jest bardzo dużo. Przez ostatnie 4 lata, 5, to były zaciągi osób, które wcześniej w ogóle by nie były brane pod uwagę z różnych względów. W niektórych wypadkach chodziłyby to na przykład o kwestie sprawności fizycznych, w niektórych byłyby kwestie tak zwane środowiskowe, czyli że nie spełniałyby te osoby norm policji. No więc co się dzieje? No, powiem szczerze, to będzie naprawdę katastrofa dla was, jeżeli odważycie się zaatakować tym, co macie. No będzie po prostu, to będzie taka farsa. No, Marks tutaj, którego cytowaliśmy wiele razy, mówił, że historia się powtarza jako farsa. Ten pański koleś, który nas nazywa tą dywersją Dywersją ideologiczną. ideologiczną, pozdrawiamy pana pułkownika, to, no bo co, Tomek, to pułkownik, prawda? I no, jakby to powiedzieć. Na pewno, nie tylko pewno, na pewno to pułkownik. Więc. Zresztą znamy się, jak pan wie, pan znamy się to jeszcze z różnych miejsc, no tu. Od pana generała Kapkowskiego i jeszcze w innych miejscach pozdrawiam pana generała. Tak. To stamtąd, ale pan jest takim demiurgiem, schowanym, nikt nie wie. Pan doradził o tym, żebym ja został przebierańcem, a co tam, przykleić. I to była sensowna, powiem panu, to była sensowna operacja, bo rzeczywiście, żeście chcieli mnie tak przykleić i mnie no po prostu zostawić, prawie wam wyszło. No teraz z tym stanem nie bardzo wam wychodzi i już chyba pan wie, że tak jak to Janek mówi, że ty widzisz bombę, to i bomba widzi ciebie. No tak to jest. Jak wszyscy wiedzą o tym, że się przygotowujecie do wprowadzenia staniku wojennego, wszyscy wiedzą, że nawet przygotowaliście listy do internowania, panie Kaczyński, no to co to za stanik wojenny, o którym jak Wojciech Jaruzelski wprowadzał stanik wojenny, no to wszyscy zostali praktycznie zaskoczeni. To nie było takiej. Kaczyński zagrał bardzo dobrze, wiesz, bo Kaczyński zagrał tak, on nie chce mieć drugiej szafy Lesiaka. Musiał być miły do tamtego środowiska, bo z jednej strony krzyczy, że Tusk przygarnia ubeków. Kaczyński ma swoich ludzi z tamtego środowiska po to, żeby na pewno ta kopia akt paszportowych nie ujrzała światła dziennego. Ale On wie. to wytłumaczmy teraz, bo musimy. Wyszło parę tygodni temu, wyszło to, że zniknęła teczka akt paszportowych Jarosława Kaczyńskiego. Oczywiście takie teczki nie znikają, po prostu ktoś gdzieś na tej teczce usiadł. My stawiamy hipotezę badawczą, że ta teczka przede wszystkim się zmultiplikowała, bo my twierdzimy, że żadne kwity nie płoną za Adamem Michnikiem, żadne kwity nie znikają, mają natomiast tendencję do zmieniania miejsca pobytu i do multiplikowania się. Więc uważamy, że teczka Jarosława Kaczyńskiego jest w paru miejscach. Na pewno jest w Moskwie, ta taka najbardziej pełna. To bez dwóch zdań.
Zresztą dlatego się Kaczyński spotykał, dlatego pan się, panie prezesie, spotykał w latach tych 89-90 z tym. Tak, z Wasinem, agentem KGB. To też jest bardzo ciekawe, że nikt nie pyta się, co robił. Celowo napisał w książce Wasin. Pamiętasz, że on to celowo, to był jego celowy zamysł. Tak, no to przyznał się, bo uważał, że to pewnie wyjdzie i chciał pokazać, że nie ukrywa tej relacji. Natomiast jeszcze raz zadajmy pytanie. Co 40-letni facet, takim jakim jest Jarosław Kaczyński, robi z facetem, który jest KGB-istą przez półtora roku takich spotkań? Jakie są cele tego typu? Ja powiem szczerze, nie spotkałem tego typu relacji wśród, a trochę tych też czytałem, polskich polityków, żeby chodzili na takie randki z zachodnimi dyplomatami, którzy by się, i wschodnimi dyplomatami, którzy by się okazywali agentami KGB. No to jest bardzo ciekawy wątek, który moim zdaniem Piątek troszeczkę spłycił, a ja bym tutaj jednak podrążył naturę tej relacji, czego tak naprawdę boi się Kaczyński, że co może zostać ujawnione z tego. Tam było jedno bardzo ważne, co napisał pan Piątek. Pan doktor Piątek napisał o tym, że Jarosław Kaczyński w rozmowach jeszcze wtedy tych półoficjalnych z oficerami Służby Bezpieczeństwa, z tymi, których tam rekomendował profesor Ehrlich, miał zastrzeżenie, żeby rozmowy nie odbywały się już później w kawiarniach. Nie chciał w kawiarniach, on chciał w prywatnych mieszkaniach. On już później nie chciał się z nimi pokazywać. Przez pewien czas chciał, później nie chciał. I te rozmowy z Wasinem odbywały się również w prywatnych mieszkaniach. I to jest niezwykle ciekawe. To jest niezwykle ciekawe, dlaczego tak chciał ukrywać w latach 80. swoje spotkania z tym wpływowym człowiekiem. Ale to, panie Jarosławie, dlatego mówimy, żeby my docierają do nas informacje, że pan jest w złym stanie. Część tych informacji to jest rzeczywiście taki, pomaga panu odizolować się, bo pan już ma dosyć tych wszystkich swoich, którzy się boją i przy okazji chcą te miejsca. Ja wierzę, Tomku, w analizę człowieka, który dobrze się zna na tym, który powiedział, że Jarosław Kaczyński za 2 lata będzie żył. A więc skoro tak uważają ci ludzie, którzy się zajmują, nazwijmy to... No musi zeznawać, Janku, to jest niezwykła wartość. Ale tak czy siak, to jest pańska ostatnia prosta. To jest ostatnia prosta. Tutaj jest pytanie teraz, co się wydarzy. Oni uchwalą te zmiany. To jest, będzie teraz ciekawa rzecz z tym nowelizacją kodeksu wyborczego. To są bardzo poważne zmiany. One zostaną uchwalone, no bo wiadomo, że Senat skorzysta z prawa do tego, żeby to uchwalić bardzo, czy po swoje poprawki bardzo późno. Więc one wejdą w życie, jeżeli zakładając wszystko wyjdzie i poprą i zostaną przyjęte przez Sejm, albo na przykład w tej wersji to poleci do prezydenta, no to zostanie to uchwalone już po terminie, który przewiduje, które są wymagane do tego, czyli że nie można robić tych zmian pół roku przed decyzjami istotnych. Oczywiście to będą twierdzenia, że to nie są istotne zmiany. No, będzie już pierwszy grzyt. Natomiast powiem w ten sposób. Jeżeli się próbuje fałszować tego typu rzeczy, fałszować wybory, od tego się zaczyna, pokazuje się też słabość. W 2019 roku PiS miał jeszcze mocniejszą pozycję, bo przecież miał Senat i kontrolował również Senat. I nie próbował machać przy wyborach, przy ustawach wyborczych. Więc to też jest takim jasnym sygnałem do wszystkich ludzi, że panie prezesie, pan się nie czuje, tego panu nie powiedzą. Pan po prostu wysyła do tych ludzi sygnały, że czujecie się słabi, że czujecie się tak, że będziecie, że możecie tracić władzę. I to jest sygnał, który
jak ja zawsze mówię, że ssaki pewne rzeczy wyczuwają. No więc po paru naszych programach wiewiórki nam przyniosły informacje, jak to ty ująłeś, że jak to jest, Tomku, bo to mi podałeś takie słowo, że jest zwierzęcy strach. Tak, jest zwierzęcy strach. Panie Jarosławie, ja panu tutaj rzetelnie chcę doradzić. Powiem panu naprawdę, i kiedyś pan dojdzie do wniosku, że to się panu przyda. Wiem, że może nawet na mnie będą źli. Szanowni państwo, nie gniewajcie się na mnie, ale to jak zrozumiecie, o co mi chodzi, dojdziecie do wniosku, że to jest racja. Ja naprawdę bardzo, bardzo lubię historię. I powiem panu, do czego chciałbym nawiązać. Panie Jarosławie, pan może grać na to, że pan nigdy nie będzie skazany. Jeszcze raz panu mówię, pan nigdy nie będzie skazany. Pan może zeznawać, niezwykle długo zeznawać. Może pan odsłaniać nam te niezwykle ważne kulisy tego, co tutaj się działo, co pan robił. No, siłą rzeczy biologia już zrobi to, że pan, że no, może się to wszystko nie skończyć, ale może pan zeznawać. I przejdzie pan do historii jako sądzony, a nie jako skazany. I to powiem panu, to rzeczywiście, na to pan może grać. Bo tutaj ja nie spodziewam się, żeby jakiś odpowiedzialny prokurator, czy ludzie, którzy będą to robili, jeżeli pan będzie mówił tak niezwykle ciekawe rzeczy, zakończyli tą sprawę i zrobili akt oskarżenia. Już dawno ci wszyscy, te pana podnóżki już będą dawno, dawno siedzieć i będą mieli prawomocne wyroki, ale pan może jeszcze nie mieć. Pan może jeszcze nie mieć. No, wiadomo, że pan nie ma możliwości, żeby pan został świadkiem koronnym, no bo szef grupy nie może. Szef grupy nie ma siły, ale pan może zeznawać. Pan po prostu może cały czas zeznawać. I tutaj no, panu doradzam, rzetelnie panu doradzam. Proszę iść w tym kierunku. Jest to niezwykle ważne dla historii, a zawsze wszędzie będzie napisane. Dyktator w latach takich i takich, no, że tam miękki dyktator, czy jak tam oni tam powiedzą, to wszystko jedno, się nie chcę pana obrażać, to napiszą nieskazany. I jeszcze jedno, wie pan co? Zrobił pan rzecz bardzo złą, bo znowu pan, już pomijam to, że pan sobie tutaj chciał pokazać, chciał wszystkim pan pokazać, że pan może, po prostu, że pan nie musi płacić tych 700 tysięcy panu ministrowi Sikorskiemu. Pan tutaj tak machiawelistycznie podszedł. Teraz, przed wyborami, wszyscy pana tutaj, ci hejterzy, ta banda tych chamów, tych prostaków będzie mogła bezkarnie bluzgać, bo wy na te 15 tysięcy się złożycie, a oni pokażą, jakie są naprawdę i wyjdą i będą bluzgać ludziom z opozycji, tym wszystkim ludziom, których pan nie lubi, oni wyjdą. Sąd niech im później daje te 15 tysięcy. Przecież to nie będzie cały majątek. Przecież wprowadzi pan po prostu dla szefów spółek Skarbu Państwa, że muszą mieć kolejny budżet na to, żeby płacić tym, co bluzgają. Słuchaj, Tomku, ale pan Kaczyński już sobie wymyślił tak, że każdy wprowadził tylnymi drzwiami, że każdy może prowadzić kampanię wyborczą za własne pieniądze komu chce, jeżeli ma pieniądze. I w ten sposób oni chcą po prostu zrobić taką ofensywę. Po prostu no, będą za pieniądze ci wszyscy, za te wszystkie pieniądze, które zostały przepłacone, ukradzione z budżetu. Będzie robiona kampania wyborcza. Natomiast prawda jest taka, że w 1989 roku opozycja dysponowała tylko jedną gazetą, gazetą wyborczą ogólnopolską. Komuniści dysponowali całym monopolem przekazu, radiem, telewizją, tysiącami gazet. I to i tak nie wystarczyło, żeby obronić władzę. I tym razem też nie wystarczy, dlatego że to, co ludzi po prostu wykańcza, to jest. Ja rozmawiałem ostatnio z moim bratem, który jest ekonomistą, i on liczy u siebie. I ta inflacja to jest dla ludzi, którzy patrzą właśnie na koszty życia, to jest 50%. To jest inflacja odczuwalna. To jest to, że oni tam gdzieś gadają 16, 17, zaraz się pokaże 20%, to nie ma znaczenia. Ludzie po prostu fizycznie im ubywa gotówki, to jest 50%. To jest po prostu
to jest podrożenie mleka z 2 zł do ponad 4. To są po prostu gigantyczne wzrosty kosztów utrzymania ciepła, prądu. Tego się po prostu nie da zasypać. Nawet jak tam Kaczyński, jak pan panie prezesie sypnie i każe podnieść już kompletnie licząc się z tym, bo tak będzie, że jeszcze pewnie rzutem na taśmę jeszcze obiecają tam 700 zł, bo prawda jest taka, że prezes Kaczyński zrobi wszystko, żeby nie musieć, jak ty mówisz, zeznawać, żeby nie musieć ponosić odpowiedzialności za to, co narobił. Natomiast my zrobimy ze Stomkiem. Jak pan zauważył, trochę już umiemy. To już pokazaliśmy, że trochę już umiemy. Mamy taką dla pana brzydką i niefajną newsa, że my dopiero pokażemy, na co nas stać. Bo czekamy. Jesteśmy po prostu jak ci żołnierze w okopach, co czekają i aż się wróg zbliży. Więc. Niezależnie, czy będziemy, czy nas nie będzie, niech pan zobaczy tą doktrynę Izraela. Zawsze pływają łodzie podwodne, które nawet już po tym będzie uderzenie odwetowe. Tak, ale umówmy się, że pytanie, które sobie Kaczyński musi zadać, że skoro panu już na pewno donieśli o tym, pan na pewno przeczytał o tym, że 19 stycznia Sąd Okręgowy się nie zgodził na to, żeby inwigilować mnie i Tomka. Pan licho, że to z tych inwigilacji waszych niewiele wynika, ale jest to pewien sygnał, że jeżeli sąd się już nie zgadza, żeby dawać wam po raz tego kolejny zresztą, bo mało jest osób w Polsce inwigilowanych tak jak ja i Tomek w ciągu ostatnich 6 lat, to też jest dowód na to, dlaczego was należy po prostu wziąć i zaorać. Janek, dobrą ekipę dali do pani prokurator Wrzosek. Co? Chyba wiesz, rzeczywiście to już wiesz, Kamiński i Wąsik chyba uważają, że pani prokurator będzie prokuratorem generalnym, bo tak uważają. I tacy są wściekli, tak chcą coś uchodzić. Chcą znaleźć coś, co by im pozwoliło dać jakiś nacisk. Traują, mówicie, traują i tutaj robią. Nie, czy wiesz, Tomku, do nas też ostatnio dali jakichś lepszych To kolesi. profesjonalnie dużo lepiej jest, tak naprawdę dużo jest Tak, lepiej. musimy panie tutaj, jeżeli chodzi o tych ostatnio z obserwacji, to musimy pochwalić. To są rzeczywiście ludzie, którzy się na tym znają. Podejrzewamy wywiad wojskowy. Bo cywilny się ostatnio nie chce angażować, no, po waszej stronie. Jak mówi Wąsik, piłują gałąź, na której siedzą. A jak Bo właśnie. przyjdą i będzie opcja zerowa, wszyscy będą, tak powiem, zniszczeni. No właśnie nie wszyscy, dlatego że Właśnie. akurat ci będą w stanie bardzo szybko udowodnić i pokazać, że nie współpracowali. Państwo, pan Jarosław Kaczyński jest na ostatniej swojej drodze. To jest droga, która go zaprowadzi. Tak jak mówię, nie mamy tutaj, nie jesteśmy w stanie państwu powiedzieć, czy Jarosław Kaczyński rzeczywiście słabnie zdrowotnie. Na pewno nie jest dobrze z nim. Natomiast jak rozmawialiśmy 2 tygodnie temu z ludźmi. Wiewiórki twierdzą, że stan psychiczny Jarosława jest bardzo zły. Psychiczny na pewno Tak, bardzo zły. to jest właśnie to, że Fizycznie dążymy. zdrowotnie pan Kaczyński daje radę, ale psychicznie już nie i stąd są, że tak powiem, te konieczne przerwy. Więc co możemy zrobić? No, powiem panu tak. Jakby to tak ująć, żeby było Może delikatnie. jak najszybciej ta koronacja. No może w Moskwie. Nie, to ja... Mały carek, Ja mały chciałem carek. zachęcić pana Jarosława, że jak widzi jakąś jasność, jakieś światło, to żeby kroczył tam śmiało, a ty on. Nie, to jeszcze nie, Janku. Nie. Charon nie przepłynął jeszcze. On gdzieś tam jest dalej. Nie, to jeszcze nie. Nie. To nie jest ten tunel, to nie jest ta światłość. O nie. Janku, Jarosław uważa, że jemu grozi tylko zamach. Tak, on uważa, że jest. Zobacz, jest nieśmiertelny. Jemu grozi tylko Panie zamach. Jarosławie. My panu teraz to powiemy. Pan jest śmiertelny. No Pan jest. niestety, wszyscy. Pański wiek biologiczny jest znacznie większy. To jest zużycie tak zwane biologiczne. To nie jest te 74 lata. No, to jest takie bliżej 80.
Więc tak. Odradzam ten maraton z Donaldem Tuskiem. Odradzam naprawdę nie. A ja doradzam. Ja uważam, że na pewno pan uzyska lepszy wynik. Tutaj mamy naprawdę znaczną różnicę poglądów. Nie, nie, nie. Tak. Jarosław codziennie zeznawać. Po ileś godzin trzeba z nim grzecznie, trzeba go tytułować, nie wiem jak chce, księciem, maharadżą, carem świata, kim chce, ale ma mówić, ma zeznawać. To jest niezwykle ważne. A ja głosuję, żeby pan pobiegł w tym maratonie. Szanowni Państwo, to jest rozpad Rosji. Przy okazji informuję, że dostałem flaszkę od Tomka. Zakład został zrealizowany. Jeszcze tylko muszę dostać od Łukasza, ale ten to się tam przypominał. Też już mówił, że z Rumunii wiezie flaszkę. Więc mam dwie flaszki na razie. I to wszystko dzięki panu, panie Jarosławie, bo ja wierzyłem, że pan da radę wytrzymać. Więc Panu nikt nie zabał. Ja wierzyłem w pana, ja wierzyłem w pana, a teraz wierzę w to, że pan da radę w tym maratonie. Pan spróbuje. No co No, tak? szkoda, jakby było bez Jarosława. No. Szkoda by było. Nie, ale on dałby radę, słuchaj. No przecież to wiadomo, żeby pokonał Też Tuska. dałby radę. No, ile do tego światła cyki jest po tamtej stronie. No, ale to nie, no szkoda. Janek, ja wiesz. Ostatnie mocarstwo kolonialne. Europy może przestać istnieć, rozpad Rosji. To jest fajny, naprawdę materiał. Pewnie niedługo, jakby tak porządził jeszcze trochę Kaczyński, to byłoby zakazane, bo okazałoby się, że doprowadziłby do odwrócenia sojuszy. To jest to, co przecież Kaczyński chciał zrobić w Polsce. O tym już się nie mówi, nie wolno o tym mówić. Ja. W każdym razie rozpad Rosji. To jest stawka wojny na Ukrainie, to jest rozpad Rosji. Jeżeli Rosja przegra wojnę na Ukrainie i jeżeli będzie wiadomo, że nie będzie w stanie szybko dobić Ukrainy, czyli wrócić tam i jeszcze raz spróbować, to w takim wypadku zaczną się tendencje rozpadu. Rosja jest ostatnim imperium kolonialnym. To tak, jak gdyby dziś Portugalia trzymała Brazylię, a Hiszpania trzymała Meksyk albo Kubę. Dlaczego Rosja się nie rozpadła w XX wieku? Dlatego, że jest to zapóźnione państwo. No i pewne procesy nadchodzą w tym państwie później, czyli właśnie dekolonizacja, czyli wypuszczenie. Dodajmy jedną rzecz. Rosja może sobie poradzić z utrzymaniem jedności tylko, jeżeli utrzyma Syberię. Jeżeli straci Syberię, to wówczas eksport węgier będzie większy niż eksport tego, co zostanie z państwa rosyjskiego. A Syberia jest wyzyskiwana, bo dochód tam mieszkańców tych rejonów, mimo że to ich ziemia służy tutaj za główne bogactwo, na którym istnieje imperium, no oni po prostu zarabiają mniej niż wszyscy inni w Rosji. Tymczasem, na przykład, jeżeli mówimy na przykład o takich samych rejonach w Kanadzie czy w Ameryce, o Alasce, to tam jest wtedy znacznie powyżej średniej wynagrodzenie. To jest ważne. Rosjanie się zabezpieczyli od strony narodowościowej tych podziałów, natomiast nie wpadli dobrze na tym, że uderzenie w dekompozycję nastąpi na terenach rosyjskich. No to taka darmowa podpowiedź, bo wiemy, że to nas słuchają nas panowie z Rosji, że waszym głównym problemem to nie są te tak zwane szwy narodowościowe. Waszym głównym problemem jest Moskwa, jest Petersburg. Kto powiedział, że nie może na przykład zmartwychwstać Nowogród Wielki ze stolicą w Sankt Petersburgu? Szanowni Państwo, historia bez cenzury. Oprócz tego w tym numerze jest mój materiał o tym, kto fałszuje polską historię i po co. Jest też przypomnienie słynnej historii o tym, jak Niemcy wymyślili nazwę polskie obozy koncentracyjne i po co. Otóż był to sposób na długofalowy, który operacja służb, która przekroczyła granice plany twórców po prostu. Nikt w latach 50. wymyślając to nie sądził, że to się może tak przyjąć, że po prostu nazywając obozy, wtedy była po prostu bardzo świeża pamięć. Mało osób o tym pamięta, ale pierwszym człowiekiem, który się posługiwał tym terminem geograficznie, był słynny Jan Kozielewski-Karski, dlatego że
kiedy pisał swoją książkę po angielsku Państwo Podziemne, po prostu używał terminu geograficznego, ponieważ dla wszystkich wtedy było jasne, gdzie to się dzieje po prostu i kto jest sprawcą. Ale już kilka lat później, kilkanaście lat później, zaczęło być to po prostu powoli, powoli zapominane. Wielka operacja niemieckiego wywiadu, która odniosła wielki sukces, niestety brak cały czas kontry polskiej. Ja przypomnę, że Jarosław Kaczyński i ekipa PiS-u, rzekomo antyniemiecka, to ważne, musimy to przypomnieć po raz kolejny. Pan, panie Kaczyński, ma do wzięcia 20 miliardów złotych, na dzień dobry, a pewnie już więcej, od koncernu Volkswagen, który sprzedał w Polsce 175 tysięcy około aut z wadliwymi, to się nazywa, parametrami. To znaczy władze Volkswagena celowo fałszowały metryki i sprzedawały auta zatruwające środowisko, przekraczające normy nawet 40-krotnie. I w Stanach Zjednoczonych nie dość, że jakiś koleś poszedł siedzieć, to jeszcze zapłacili ponad 100 miliardów w przeliczeniu na polskie złote, ponad 100 miliardów złotych, już nie pamiętam tam do końca kwot, te kursy się zmieniały, z odszkodowań bez procesu. Ja pamiętam, wyliczyłem, że gdyby przyjąć tą samą taryfikator dla Polski, biorąc pod uwagę liczbę samochodów, to kwota ta wymagalna byłaby 20 miliardów złotych. Tymczasem w Polsce Zbigniew Ziobro i jego miniony, rzekomo broniące polskiej niezależności, suwerenności, w żaden sposób nie występują przeciwko Volkswagenowi. Jakąś symboliczną karę nałożył na nich Urząd Ochrony Konsumenta i Konkurencji, ale miliardów złotych nie bierzecie. I powiem panu tak, pan wie, dlaczego wy tego nie bierzecie. Morawiecki wie, dlaczego wy nie bierzecie i Ziobro wie. Natomiast my was zmusimy, to do końca tej kadencji będziecie musieli się tłumaczyć. Tak jak się musicie tłumaczyć teraz z Ryśka Czarneckiego, dzięki nam, to będziecie musieli się tłumaczyć, dlaczego nie poszliście po odszkodowania do Volkswagena. No, część mediów niestety, gdzie jest kapitał niemiecki, to tak niechętnie porusza ten temat, bo to jest Volkswagen. To dlatego, ale w każdym razie będziemy przypominać. No i oprócz tego, drodzy Państwo, tutaj jest, w tym numerze jest historia w jaki sposób, przede wszystkim no, pruski kanibalizm gospodarczy, o tym jak Polska była w XVIII wieku kolonią de facto Prus i jak eksploatacja Polski posłużyła jako zalążek bogactwa Niemiec, to raz. To tak tytułem, jakby pan tam znowu tam chciał gadać, że my jesteśmy niemiecką agenturą, ale zdaje się, że już chyba Tomku teraz obecnie to już tylko amerykańska i żydowska. Teraz już nie, żydowsko-amerykańska. Żydowsko-amerykańska, no dobrze. Dobra i psumucha. No, w każdym razie tutaj mamy o tym i mamy też historię, prawdziwa historia, to jest tekst, drodzy Państwo, o tym skąd George Martin czerpał do swojej gry o tron inspiracje. No właśnie ze średniowiecza były to prawdziwe historie, bardzo dużo ze średniowiecza angielskiego, ale nie tylko. Szanowni Państwo, historia bez cenzury, polecam. Zapraszam również na kanał Aleksandra Pilskiego, redaktora naczelnego historii bez cenzury, mojego brata. No to nie jest kanał polityczny, ale warto tam, jeżeli Was interesuje ekonomia, historia i ciekawe naprawdę informacje, warto sobie przejść i posłuchać. Ja zapraszam na wieści24.pl. Wpadajcie do nas, jest już prawie 900 afer. Publikujcie, podawajcie tą listę, liczbę afer. Im więcej osób zobaczy, ile nabroił Jarosław Kaczyński i jego gnomy. Tak? To właśnie pan Mariusz Kamiński nie lubi słowa gnom. Nie wiem. Bardzo się na mnie obraził. Bardzo się na mnie obraził, bo mówi, że to ja jestem autorem tego gnoma. No tak. Nie, no tak naprawdę gnomem nazywał Gomułkę Janusz Szpotański. Ale to już teraz czas, żeby był nowy gnom. No. I tak lepiej, wiesz, Szpotański 3 lata to częściowo na gołej betonowej posadce za karę. No. A ty miałeś przynajmniej prycze. Normalnie miałem prycze, no normalnie nie było problemu. No to te koty śmierdzące, wszystko było okej, wszystko było dobrze. No. Szanowni Państwo, do zobaczenia.